Witam wszystkich, moje nazwisko Kuba Stankiewicz. Jesteśmy dzisiaj w siedzibie firmy Procreli z CEO Miłoszem Cichockim. Cześć Miłosz. Cześć, tutaj. Dzisiaj przeprowadzimy sobie wywiad, zadamy Miłoszowi kilka trudnych, myślę, pytań, a przede wszystkim poznamy podstawy działania firmy, zobaczymy jak firma działa, żebyśmy wy też poznali ją od środka. Także Miłosz, może na początek powiedz, czym się firmą zajmujesz? Nasz model biznesowy jest prosty. Chcemy pomagać ludziom zarabiać na giełdzie, na rynku Forex. W tym celu dostarczamy narzędzia w postaci kapitału, strategii i wiedzy, czyli tak ogólnie rzecz ujmując, jesteśmy firmą prop tradingową. Tak ten nasz model biznesowy się nazywa. Gdybyś mógł zdradzić, gdzie firma jest zarejestrowana? Firma zarejestrowana jest na Cyprze, no w takim miejscu, który sprzyja forexowej branży, więc też tam się znajdujemy. Jesteśmy firmą międzynarodową, więc też łatwiej na to funkcjonować. A mógłbyś troszeczkę bardziej uściślić, czemu akurat Ty? No tak, znaczy generalnie na Cyprze, jeśli chodzi o działalność forexową, są zwolnienia z podatków. Po prostu nie ma czegoś jak podatek belki, więc nie musimy płacić, na przykład tam jest taka sytuacja, że w Polsce jak zarabiasz na giełdzie jako firma, to musisz co miesiąc rozliczać się z podatku. Jak zarobisz, to płacić 19%, jak nie zarobisz, to nikt pieniędzy nie odda. Na Cyprze rozliczenie jest roczne, więc jest bardziej takie prorynkowe i bardziej sprzyjające temu, co się po prostu dzieje w specyfice rynku, branży. Czyli dla Pana to o wiele bardziej korzystnie niż one. Zdecydowanie, gdyby tak nie było, to by się tam nie byli. Miłosz, gdybyś mógł mi powiedzieć, czy nowe osoby mogą rozpocząć współpracę z firmą i jeżeli tak, to na jakich warunkach? Tak, oczywiście cały czas szukamy traderów. Warunki są ciągle te same, czyli trzeba przejść, kupić pakiet wdrożeniowy, zaliczyć test, wtedy można wybrać sobie strategię, metodę handlu i rozpocząć ten handel. Jeśli chodzi o warianty pakietów, to są rozpisane na stronie, mamy pakiet 1000 do 4000 euro, no i zależy od tego, kto jaki chce pakiet, taki może zastosować i wybrać sobie i zrealizować. Wspomniałeś o tym, że trzeba zaliczyć test, wiele osób może się tym przerazić. Powiedz mi, czy w jaki sposób się do tego testu przygotować? Wszystkie niezbędne materiały my dostarczamy. Niezależnie od pakietu, jaki się wybierze, tam są wszystkie odpowiedzi na pytania, jakie są w teście, więc wystarczy naprawdę spokojnie sobie te czy e-booki przeczytać, czy na grupach naszych, czy na warsztatach dopytać. Tam wszystko jest naprawdę wyjaśnione. Spokojnie, jak ktoś ma czas, nie będzie na szybko, no to może się spokojnie tego przygotować. Jeżeli chodzi o umowę z firmą, wiadomo, można ją podpisać, ale czy umowa może zostać rozwiązana? Jeżeli tak, to kiedy? Z perspektywy tradera może rozwiązać umowę, kiedy chce. Musi mieć okresem wypowiedzenia, więc tutaj nie ma żadnych obostrzeń. Jeśli chodzi o firmę, zależnie od wariantu, z jakimi z nami współpracuje. Jeśli jest to trading oparty na naszych strategiach, trading automatyczny, no to jest jeden warunek, saldo jego konta musi spaść o 20% liczone od kapitału początkowego obrotowego, który ma. Jeśli handluje w oparciu o trading, trading manualny, czy na przykład swoją strategię, no to jeszcze weryfikujemy jakość tego tradingu, czy trzyma tego planu, checklisty, czy puszcza was za fantazję, otwiera transakcję, jak popadnie. Takiego czegoś nie tolerujemy, tolerujemy tylko trzymanie się zasad, też tym trzymanie zasad. Czyli przyjmując, żeby tutaj widzowie mieli obraz, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli ktoś wykupuje pakiet podstawowy za 1000 euro, ma kapitał udostępniony za 6250 euro i od tego udostępnionego kapitału 20%, czyli 1250 euro straty musi być, żeby umowa została wypowiedziana. Jeżeli chodzi o udostępniony kapitał, bo tutaj bazujemy głównie na strategiach, czyli na automacie, w jaki sposób to przebiega, żeby tutaj ludzie też wiedzieli, jak to wygląda? No, tak powiedziałem, trzeba przejść wdrożenie, zlecić test, wybiera się rodzaj handlu, czy trading manualny, czy automatyczny, jakie strategie, czy nasze, czy własne. Jeśli korzystasz z takiej nieprostszej drogi, czyli trading automatyczny, oparciu o nasze strategie, no to w systemie po prostu trzeba przeklikać swoją drogę i od pierwszego dnia miesiąca udusza handel. Jeśli chcesz handlować manualnie, no to tu droga jest dużo dłuższa, bo musisz tą strategię się nauczyć. Okres wdrożenia trwa 90 dni, no i tam uczymy tej strategii, sprawdzamy, czy na pewno ją dobrze rozumiesz. Jeśli masz swoją strategię, no to my z kolei musimy najpierw ją sprawdzić, czyli musimy zakodować, zweryfikować, czy na pewno cię zarabia, czy no nie oszukujmy się, na słowo trochę nie wierzymy, czyli musimy to zobaczyć. Jeśli będzie działać, no to wtedy rozpoczynasz ten handel od nowego miesiąca już na swoim koncie. Jasne. Powiedz mi jeszcze, ponieważ tutaj wspomniałem, że minimalna kwota, żeby rozpocząć współpracę z firmą wynosi 1000 euro, co w zamian za to otrzymujemy za tą kwotę? W pakiecie podstawowym każdy trader otrzymuje dwa e-booki, jeden temat analiz technicznej, drugi na temat naszej filozofii, na temat naszej strategii. Dodatkowo organizujemy co dwa tygodnie warsztaty na temat technicznej, więc tam każda osoba, która bierze udział bezterminowo, ma dostęp i do
warsztat do warsztatów live, ale też do nagrań z tych warsztatów. Dodatkowo jest grupa Profile University zamknięta, gdzie każdy trader może czerpać też wiedzę od innych traderów, czy też czytać nasze analizy różne, które tam publikujemy. Więc tak, w tym pakiecie. W wyższych pakietach dokładamy mentoring indywidualny, czyli każda osoba, która by chciała, może się tak jeden na jeden z nami doszlifować swoje umiejętności, czy takie traderskie, czy znowu z drugiej strony spojrzeć tak, przez pewne takich miękkich aspektów, czyli właśnie psychiki, psychologii, tak, gdzieś tam bardziej takie miękkie rzeczy. Więc ten mentoring indywidualny jest dopasowany już tak szybko na wiele. Super. Miłosz, gdybyś mógł zdradzić, ile obecnie firma posiada trader? No jest nas niecałe 200 osób, więc coś troszkę się zbierało. A jak długo firma działa na rynku? Znaczy my działamy na rynku od 2014, natomiast w takim modelu jak teraz działamy od 2017 roku. Czy oprócz udostępnionych strategii są jeszcze inne możliwości zarobkowe dla użytkowników? Tak, no traderzy, którzy są zadowoleni ze współpracy i chcieli pomóc nam rozwijać nasz projekt, mamy plan marketingowy, gdzie za polecanie, po strukturę marketingową, gdzie zamiast za polecanie na swoim znajomym czy innym ludziom, wynagradzamy po prostu prowizję, płacamy od wartości sprzedanego pakietu. Więc jak najbardziej taki plan jest i tutaj też osoby zaangażowane mogą się go wkręcić. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, czy pula pieniędzy, które są z afiliacji, jest wliczona z tradingu, czy to jest jakiś osobnik? Nie, to są zupełnie dwie różne dwa różne miejsca. Trading to trading, afiliacja i ani z jednego źródła, ani do drugiego, ani z drugiego do pierwszego, więc tutaj jakby to zupełnie są dwie różne rzeczy, nie mieszamy tego. No to jest bardzo ważne, także super, czyli no. Że tak to wygląda. Z uwagi na to, jakie obecnie mamy czasy kryzysu, czasy wirusa, który przyszedł niespodziewanie, w jaki sposób firma przed takimi czasami może się zabezpieczać? Znaczy wiesz co, no podejmujemy pewne działania, które mają nas uchronić, ten czarny łabędź, to taka idea, która mocno naszej wiary przyświeca i zawsze staramy się przed tymi negatywnymi, czarnymi łabędziami chronić. Jako firma tak z tradingowej strony, strategii tak zbudowane, żeby unikać trochę tych zdarzeń, choć czasy w ogóle jakieś kosmiczne stałe rzeczy, widzimy rzeczy, których nikt nigdy sobie nie wyobraził. Natomiast w stronie biznesowej, no mamy takie różne procedury typu zarządzanie kosztami, żeby ich nie było za dużo. Też nie jesteśmy w Warszawie na następnym piętrze w jakimś biurowcu i mamy niepotrzebne 100 metrów kwadratowych, niepotrzebne koszty, tak? Tak samo też nie operujemy na długu, czyli nie zaciągamy żadnych kredytów pożyczek, więc tutaj no, staramy się dbać o tą cash flow, płynność naszej firmy, taka, żeby była zawsze zagwarantowana. No i na takie czasy cięższe po prostu przetrwać normalnie, bez ciśnienia, bez presji, więc no, myślimy bardzo intensywnie w czasach takich dobrych prosperity, jak przeżyć potem te czasy gorsze, więc tutaj mocno ten dużo pracę w to wkładamy. Jasne. Powiedziałeś, że nie operujecie na długu. Wiadomo, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czasami kredyt jest potężną dźwignią. Jeżeli nie operujecie na kredycie, skąd firma bierze pieniądze, żeby móc ją dostać? No, to z efekt już naszych zysków, które wygenerowaliśmy przez lata naszej działalności, po prostu tej tradingowej i takiej biznesowej, gdzie udało nam się po prostu zgromadzić część środków na właśnie na ten trading, na możliwość udostępnienia jako traderów. Wiemy, że firma się rozwija, wiemy, że ma zostać, właściwie została już wprowadzona nowa strategia, rusza od początku lipca. Gdybyś mógł coś więcej o niej opowiedzieć, czym ona się różni od tych, które są obecnie? Tak, no strategia kompleksu jest nowa, ale też nie do końca taka nowa, bo składa się ona z par walutowych, które są w tych, nazwijmy w cudzysłowie, starszych koszykach, czyli mamy 6 par walutowych, które zostały wybrane z tych 4 strategii, które były dotychczas. I ona nazywa się kompleks, czyli jej zadaniem generalnie jest to, żeby spojrzeć kompleksowo na rynek. Do tych 6 będziemy dokładać kolejne pary z czasem, co pół roku zobaczymy, jak to będzie nam się układało, żeby te patrzenie na rynek walutowy było kompleksowe. To, co jest fajne w tej strategii, to że ma bardzo niskie obsunięcie kapitału, więc w takich czasach jak COVID, no to ta krzywa kapitału byłaby bardziej wypłaszczona. Chodzi mi o to, że też trochę ta strategia teraz jest uruchomiona właśnie na podstawie tego, co się słyszy w rynku, uparciu o tą zmienność, która jest na rynku, tak, na giełdach. To znaczy, no, w teorii bym Cię zapytał, czy wytrzymać 10% obsunięcia kapitału, byśmy na pewno powiedzieli, że tak, no po prostu to jest 10%. W praktyce, no nie wiem, ale może przy 5 już by się zaczął wahać, tak? No to ta strategia kompleks ma właśnie być odpowiedzią na takie realne spojrzenie na zmienność, na wyniki i tym osobom, które jednak chcą się czegoś spokojniejszego, stabilniejszego, no to zaoferować takie po prostu rozwiązanie, że nie zawsze trzeba od razu... Czyli jest mniej ryzykowne. Stabilniejsze, tak. Stabilniejsze. No, bo ryzyko jest to samo, ale na wszystkich parach, na wszystkich koszykach, natomiast jest stabilniejsze.
Gdybyś mógł jeszcze zdradzić, jakie mniej więcej firma ma plany na przyszłość, na rozwój? Długoterminowo stabilność, zapewne bardziej ewolucja niż rewolucja. Krótkoterminowo mam kilka ciekawych rzeczy, za chwilę się u nas pojawi. Nowy panel 3D-a, który mam nadzieję, że już długo będzie, będziemy mogli sobie go potestować. Dużo zmian zawsze szykuje od każdej strony, od strony wizualnej, kończąc na mega takich mocno back-office'owych sprawach. Do systemu rank, do systemu struktury chcemy dołączyć system nagród, żeby bardziej się wynagradzać naszych partnerów za zaangażowanie. Chcemy zrobić event properly, mam nadzieję, że na jesień ta stała sytuacja nam to pozwoli i zrobimy to tak, jak chcieliśmy zrobić na wiosnę, nie udało się. No i na koniec roku chcemy odpalić nową stronę internetową, zresztą nie taka spójna z naszą identyfikacją, taką, którą od kilku miesięcy wprowadzamy, że już wszystko będzie takie idealne, jeśli chodzi o grafikę. Rozumiem. Opowiedz mi, osoby, które będą dołączać do firmy, jaką one mogą mieć pewność, że firma przetrwa następne 2-3-5 lat? Ciężkie pytanie, natomiast jako biznesmeni robimy oczywiście wszystko i dbamy o to, aby firma była jak najbardziej stabilna, jak powiedziałem wcześniej, no, mamy pewne procedury. No też myślę, że ta sytuacja z tym wirusem pokazuje, że no, nawet jeśli tak zawirowania przechodzimy suchą stopą, no to naprawdę no, nie jest to, że jesteśmy na wszystko zawsze gotowi, tak, ale no ale to też pokazuje, że jako firma jesteśmy stabilni, mamy silne fundamenty i nawet taka sytuacja nie jest w stanie nam w żaden sposób gdzieś tam zaszkodzić, więc no, oczywiście z pokorą to mówię, jak największą, ale no, gdzieś tam też to pokazuje, jak się przygotowywaliśmy wcześniej na ten taki czas. Już. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Myślę, że wyczerpałeś wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zadałem. Jeżeli pojawią się kolejne, śmiało możecie pisać w komentarzach i wtedy na pewno na nie dostaniecie odpowiedź. Dzięki. Dzięki również.